Mój iloraz inteligencji wynosi teraz 298. To ja i John Major, a to papież. Łatwo jest stworzyć geniusza, jeśli nie skończył 6 lat. Geniusz to element tajemniczy i magiczny. Jest wrodzony, czy można się go nauczyć? Czy geniusza można stworzyć? Zagadka geniuszu. Justin Chapman jest, z jednym wyjątkiem, normalnym siedmiolatkiem. To najbardziej błyskotliwy umysł, jaki kiedykolwiek istniał. Linda Silverman założyła 22 lata temu ośrodek dla utalentowanych ludzi. Zbadała już ponad 3600 uzdolnionych dzieci. Zbadałam więcej genialnych dzieci niż jakikolwiek inny ekspert. Justin przyćmiewa wszystkich, których dotąd widziałam. Justin wychowuje się bez ojca. Elizabeth jest samotną matką. Oboje żyją z zasiłku. Zawsze sądziłam, że jest zwykłym dzieckiem. Nigdy nie porównywałam go z innymi. Justin robił zawsze to, co chciał. Średni iloraz inteligencji wynosi 100. Wiele testów ma skalę do 160. Justin wydawał się zwykłym dzieckiem, ale kiedy w wieku 2,5 lat sam czytał na głos, matka postanowiła poddać go testom. W wieku 3 lat jego iloraz inteligencji oceniono na 160. Usłyszałam, że jest bardzo zdolny. Mając 3 lata, Justin grał w szachy i na instrumentach muzycznych. Był zbyt mały na szkołę, więc Elizabeth uczyła go w domu. Ciągle towarzyszył mu głód wiedzy. Kiedy wiekowo mógł już pójść do szkoły, okazało się, że zbyt wiele umie. Zaczęliśmy szukać dla niego koledżu. W wieku 6 lat Justin został przyjęty na Uniwersytet Rochester w stanie Nowy Jork. Chłopiec stał się jednym z najmłodszych studentów na świecie i dzięki temu staje się sławny. Obecnie w wieku 7 lat uczy się 12 języków obcych, w tym łaciny i greki. Poza studiowaniem, Justin wygłasza też odczyty na temat uzdolnionych dzieci. Gratuluję Ci wspaniałego wystąpienia. Na tej konferencji w Albany Justin poinformował wszystkich o najnowszych wynikach badania jego inteligencji. W kwietniu tego roku mój iloraz inteligencji wynosił 298. Mają Państwo kopię protokołu badania. Dzięki temu mogłem w wieku 6 lat stać się studentem uniwersytetu. On jest naprawdę tak błyskotliwy. Mimo że trudno nam sobie wyobrazić tak wysoki iloraz inteligencji. Co ciekawe, Justin ma poważne problemy z uczeniem się. Czy ma ktoś serwetkę? Mimo prawidłowego słuchu, Justin ma trudności z rozumieniem mowy i formułowaniem wypowiedzi. Nie potrafi prowadzić rozmowy. W czasie wywiadu na potrzeby tego filmu Justin odpowiadał na swoim laptopie. Nie potrafię sprawnie przetwarzać usłyszanych informacji.
Kiedy ktoś mnie o coś pyta, mam trudności z udzieleniem odpowiedzi. Nawet jeśli wiem, co powiedzieć, nie potrafię tego zrobić. Czym się interesujesz? Interesuję się... Co robisz w wolnym czasie? W wolnym czasie ja... Takie chwile sprawiają, że wielu wątpi w geniusz chłopca. Wielu ludzi uważa, że to oszustwo. W końcu Justin wygląda i zachowuje się jak normalny siedmiolatek. Ale kiedy dostanie się od niego e-mail, widać, że jego umysł pracuje na innych obrotach. And he sounds like a very profound thinker. Pracuję obecnie nad kilkoma projektami. Jeden z nich dotyczy równości ludzi jako gwarancji pokoju na świecie. Justin Chapman z pewnością nie myśli ani nie pisze jak przeciętny siedmiolatek, ale w towarzystwie swojej mamy właśnie tak się zachowuje. Kiedy przestać? Może ty się tym zajmij. Justin Chapman chce w przyszłości zdobyć złoty medal olimpijski w pływaniu na dystansie 1500 metrów stylem dowolnym. Już teraz pomaga mu zawodowy trener. Ma też swoją stronę internetową i napisał dwie książki. Gra w Krajowej Lidze Szachów i ma stałą kolumnę w gazecie. Poza tym rozpoczął kampanię, której celem jest umożliwienie zdolnym dzieciom pójście do szkoły we wcześniejszym wieku. Pisał listy do senatorów, a nawet do byłego prezydenta USA. Takie dzieci są rzadkością. Od lat toczą się spory, czy geniusz ma tło genetyczne, czy nabyte. Profesor Robert Plomin jest genetykiem. Zajmuje się genetycznymi aspektami inteligencji. Istnieje wiele genów określających inteligencję. Wiadomo, że intelekt jest w dużym stopniu dziedziczony, ale raczej nie zależy od pojedynczego genu. Być może są ich setki lub tysiące. Jeśli inteligencja jest cechą dziedziczną, kluczowy w tworzeniu geniusza jest dobór odpowiednich rodziców. Odpowiednia kombinacja plemnika i komórki jajowej może być gwarancją sukcesu. Mieszkający w Nowym Jorku David i Adrienne Ram mają trójkę dzieci. Najstarsza, Leandra, ma 16 lat. Courtney 12, a syn Logan 9. Niezwykłe jest to, że David jest bezpłodny, a cała trójka przyszła na świat dzięki nasieniu z tak zwanego Banku Nasienia Geniuszy z Kalifornii. W 1983 roku było niewiele banków nasienia i zwykle nie było wiadomo nic na temat dawców. W jednym z banków nasienia dostępne były wszelkie dane dotyczące dawców. Doktor Robert Graham dorobił się milionów projektując plastikowe soczewki do okularów. W pewnym momencie postanowił uruchomić wyjątkowy bank nasienia. Bank, którego dawcami będą wyłącznie mężczyźni.